turnieju Familiada. Dziś spotkamy się z rodziną Śląskich. Michałem, Hanną, Krzysztofem, Janem i Anną. Ich przeciwnikami będzie Kapela Beskid. Jan, Zbigniew, Ilona, Marek i Marek. Skanseny. Zapraszam Krzysztofa i Zbigniewa. Witamy was gorącymi brawami. Coś mlecznego. Druga narada i decyzja. Droga mleczna. Tak jest. Droga mleczna. Hej. Sprawdzamy, hej. Hej. No tak, musi być. Powiedz, czego używa się do układania włosów? A powiedzcie, jakie macie typy. No. Ja myślę, że może suszarka do włosów. Suszarka. Potrzebna chyba. Co jeszcze? Ja myślałem o lakierze. Lakier, suszarka. A ja myślałem o żelu. Powiedział żel. Żel, padła odpowiedź, nie suszarka. Jest żel, brawo ja. A więc górale wysunęli się na prowadzenie, mają 105 punktów. Dalej zapraszam kolejnych zawodników. Marka, czyli szefa, pierwsze skrzypce. I Jana, drugie skrzypce. Tak, to nie jest tak łatwo. Tak. Długo musiałem to ćwiczyć. Tak, że tak z języka zagwizdasz? No właśnie. Wielu gwizdże na palcach. Ja na palcach nie potrafię, ale potrafię. A bez. Ja na palcach umiem, mogę nawet na jednym. Mogę potańcować i pogwizdać. Nawet na jednym zagwizdzę. Brawo! O, jeszcze nie wyszło. W jakie przesądy wierzymy? Cisza, cisza. Tutaj państwo mają głos do 74. No, jesteście blisko finału. W jakie przesądy wierzymy? Zbite lustro. Zbite lustro. Przeciwnicy chyba do finału by nie weszli jeszcze. Jest zbite lustro. I nie ma finału. Gramy dalej. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Jest Marek. Jest Michał. Zawód, zajęcie, w którym ma się do czynienia z psami. Szansa dla Marka. Dostajemy. Myślę, że będzie to treser. I popatrzmy, czy ta odpowiedź jest. A więc jesteście przy głosie i mam szansę dopiero z wami chwileczkę porozmawiać. Wojskowy. Wojskowy. Zawód i zajęcie, w którym ma się do czynienia z psami. Ratownicy górscy, goprowcy. Ratownik górski. Też nie. Czy weterynarz na tablicy nam się pojawi? Tak. Jeszcze tutaj to zdjęcie chciałbym państwu wręczyć z podziękowaniem. Dziękuję. To wy. Tu jest kuferek z zawartością. Naprawdę świetne rzeczy w środku, słodycze. Dziękuję. Polecam na świąteczny stół. Kłaniam się nisko. Do widzenia.